Politycy pobili się na wizji. Niedzielski zapowiada opłaty za antidotum. Inflacja znowu wzrośnie. A na koniec Polskę zalewa fala zalanych samochodów z Niemiec. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie i tylko takie małe przypomnienie. Wczoraj rozpoczęliśmy taki niby konkurs na subskrypcję i dzięki temu, że już praktycznie wbiliście, na ten moment brakuje kilku subskrypcji zaledwie, do 323 tysięcy. Jeśli 323 tysiące subskrypcji, być może w momencie publikacji już jest 323 tysiące, podejrzewam, że tak. Ale jeśli jeszcze nie ma, subskrybuj koniecznie. Jak już jest, to też subskrybuj koniecznie. To zrobimy dla Was dwa bonusowe materiały. Dzisiaj i jutro, czyli w sobotę i w niedzielę o godzinie 15 dostaniecie bonusowe materiały, czyli będzie 3 filmy w ciągu soboty i niedzielę. I niedzieli, żebyście mieli co robić zamiast imprezować. Po co imprezować? Jak można oglądać Bądź na bieżąco. Zresztą można imprezować oglądając Bądź na bieżąco ze znajomymi. Przecież to jest dopiero kreatywne spędzanie czasu. Dowiecie się więcej, nauczycie się, zobaczycie co się dzieje w kraju i na świecie, a nie będziecie zamulali gdzieś, nie wiem, w barze, w klubie czy na plaży. No, możecie równie dobrze właśnie wtedy oglądać BNB, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Dzięki Wam bardzo serdeczne za to, że dobiliśmy te 223 tysiące subskrypcji. Dwa bonusowe materiały, które będą bardzo kontrowersyjne, więc przygotujcie się, no bo to są takie materiały, które robimy specjalnie dla Was, żebyście wreszcie mieli kontrowersyjne sprawy na... które robimy specjalnie dla Was. Zapewne będzie tam demonetyzacja, no ale cóż, zabawa to zabawa. Wy wbiliście suby, my dajemy Wam bonusowe materiały. Dziękuję Wam bardzo z całego serca za to, że wbiliście. Wbijajcie dalej, a teraz lecimy z pierwszym tematem. Bójka w mołdawskim studiu telewizyjnym. Były doradca prezydenta pokłócił się z byłym wiceministrem spraw wewnętrznych. Najpierw jeden ochlapał drugiego wodą, a potem doszło do rękoczynów. Podczas politycznego programu w mołdawskiej stacji Journal TV doszło do sprzeczki między byłym doradcą prezydenta a byłym wiceministrem spraw wewnętrznych. To Filat zapytał Kasanowa, czy nie wstydzi się, że służył reżimowi Płachatunica. Płachatunic przez 2 lata był uważany za najpotężniejszego człowieka w Mołdawii. Oligarcha miał pod kontrolą banki, media, koncerny energetyczne, hotele oraz biura nieruchomości. To Filat wypomniał, że regularnie występował w telewizjach oligarchy i nie popierał wieców przeciwko oligarce. Kosowan odpowiedział mu, że zawsze bronił ojczyzny i nie można zrobić z niego nieudacznika. Były wiceminister następnie wziął szklankę wody ze stołu i oblał nią To Filata. Ten w odpowiedzi uderzył go w twarz, złapał za szyję i powalił na ziemię. Program przerwano. Kosowan stracił bowiem przytomność po tym, jak uderzył głową w krzesło. Do studia wezwano lekarzy. Na szczęście nic poważnego się nikomu nie stało. Na Facebooku pojawiło się później zdjęcie, jak obaj panowie podają sobie ręce na zgodę. No i to są prawdziwi politycy. Tak się rozwiązuje konflikty, a nie jakieś tam pedalskie sprawy w sądzie o zniesławienie. Tfu! Polityka MMA. Kto wygra, ten przejmuje władzę. A ty się... Nie śmiej jeleniu, bo przecież będziesz siedział w więzieniu. Ale tak na poważnie, ciekawe jest to, jak szybko podali sobie rękę. Albo sami zrozumieli, że przegięli, albo jeśli to są niszowi politycy, to typowa ustawka dla rozgłosu. Przecież teraz wszystkie media się będą biły. Teraz media. O to, żeby przyszli do ich programu, bo będą generować rekordowe wyświetlenia. Przecież każdy będzie chciał zobaczyć, jak się zachowają w kolejnych mediach. Nawet jeśli już nie będzie kolejnych bójek, no to ludzie będą tym zainteresowani i rozgłos będzie dla nich coraz większy, a media zdobędą dzięki temu wyświetlenia, czyli pieniądze. A ludzie przecież zapomną o tej sytuacji. Znaczy nie zapomną o sytuacji. Sytuacje będą pamiętać już zawsze, ale zapomną o tych negatywnych emocjach, jakie teraz w nich pewnie buzują w wielu osobach, o tej początkowej niechęci wielu osób, że jak to w polityce można się lać po mordach,
to zmieni się to zwyczajnie w żart, w mem. Ale zobaczcie, gdyby tak rzeczywiście rozwiązywać spory przez taki dżentelmeński pojedynek, to może to nie byłby taki głupi pomysł. Dwóch polityków wspólnie ustala, tylko wspólnie, a nie, że ktoś kogoś zmusza, że razem będą się pojedynkować. No to genialny sposób na to, żeby emocje swoje wyżyć. A jak już emocje zejdą, to dość do jakiegoś porozumienia będzie już dużo łatwiej. Jakby tak Ziobro z Morawieckim weszli razem do ringu, to po takiej walce z łatwością znaleźliby jakiś kompromis. No, jest to dość łatwy, prymitywny, ale łatwy sposób rozwiązywania konfliktów. Ale jak politycy są prymitywami, no to dlaczego nie? Oni by znajdowaliby rozwiązania, a my byśmy mieli dużo więcej rozrywki. Panie Morawiecki, pomyśl pan. Następny temat. Szczepionki będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe, przynajmniej większość z nich, choć słyszymy też. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że antidotum będą darmowe do końca września. Równocześnie przyznał, że po tym terminie rozważane są inne scenariusze. Zastanawiamy się, co zrobić z antidotum po wrześniu, bo do tego czasu ustaliliśmy, że ten system będzie działał w sposób jak do tej pory, czyli jest i darmowy preparat, i darmowa usługa, powiedział na antenie Radia Wrocław minister zdrowia Adam Niedzielski. Proszę pamiętać, że antidotum czy w ogóle inne leki są generalnie obejmowane systemem refundacji i wtedy definiujemy sobie kryteria tej refundacji. Są na przykład pewne grupy seniorów, którzy otrzymują to za darmo, a jak w przypadku antidotum na grypę, ludzie w wieku produkcyjnym płacą czy współpłacą za takie antidotum, więc na razie na pewno do końca września będzie można skorzystać za darmo z antidotum. Dodał i powiedział, że ze względu na fakt, iż może się to zmienić od października, najlepiej skorzystać z antidotum już teraz. Z nieoficjalnych informacji znanych za sprawą belgijskiej polityk wynika, że ceny antidotum wyglądają następująco. AstraZeneca 1,78 euro, czyli 8 zł, Johnson & Johnson 8,5 dolara, czyli 39 zł, Pfizer-BioNTech 12 euro, czyli 55 zł i Moderna 18 dolarów, czyli około 70 zł. Adam Niedzielski po raz kolejny stwierdził także, że czwarta fala antidotum jest absolutnie nieunikniona, a walka z dotychczasowymi falami kosztowała Polskę ponad 200 miliardów złotych. Moment startu to naciśnienie guzika start i wtedy rozpoczynamy szczepienia, my będziemy na pewno na to gotowi. Zaraz. To one są darmowe? To za co ja płacę składki ZUS-owskie w tym na NFZ? Dlaczego rząd właśnie drastycznie chce podnieść składkę zdrowotną i uniemożliwić wrzucanie jej w koszty? O co tu chodzi? Jaka darmowa do września do chuja? Czyli co, jak teraz będzie płatna, to rozumiem, że automatycznie zmniejszą mi składkę zdrowotną, bo będziemy mieli oszczędność, która jest nieuzasadniona, więc można ją zwrócić od tak? No dobra, kto będzie wymagał od polityków, żeby podatki obniżali? Mało realna opcja. Rozumiem w takim razie, że skoro oszczędzą jakieś pieniądze, to ta różnica sprawi, że zmniejszą się kolejki w szpitalach. Albo że ratownicy medyczni nie będą strajkować ze względu na swoje skrajne wynagrodzenia, tak? Czyli mówiąc wprost, pieniądze, które im powierzamy, będą wykorzystane najlepiej, jak się tylko da. No świetnie, bo tak jak wspominałem już nieraz o ratownikach medycznych, ich sytuacja serio nie jest zbyt pozytywna. Jak rząd nic nie zrobi, to oprócz lekarzy brakować nam będzie jeszcze ratowników. Żeby być ratownikiem trzeba studiować 5 lat, po takim czasie można wejść dopiero do karetki, więc zwiększenie liczby ratowników przy najbardziej optymistycznych scenariuszach to jest minimum 5 lat. Jak dzisiaj będzie brakować ratowników, to brakować będzie jeszcze minimum 5 lat. Zresztą byliśmy na proteście przy Ministerstwie Zdrowia, gdzie protestowali ratownicy i zrobiliśmy z tego poważną relację, więc no, zamiast słuchać informacji z drugiej ręki, posłuchajcie z pierwszej. No, panowie nie mają i panie nic do stracenia tak naprawdę, bo zostali z niczym. Z gorszym wynagrodzeniem, tak? Bo... Czyli Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść, tak? Coś takiego. Można tak powiedzieć kolokwialnie. To jest 2700 zł. Brutto? Brutto. Czyli najniższa. Najniższa. Tutaj macie link do całego materiału, klikajcie koniecznie, to jest kanał Co Mówią, gdzie robimy sondy uliczne, ostatnio robimy ich coraz więcej, więc no zapraszam, bo tam są i poważne relacje i sondy uliczne takie bardziej na śmiesznie, więc jest i taki content i taki. Wbijajcie kanał Co Mówią co piątek o 17, a także i w tygodniu, czasami puszczamy dodatkowe sondy, subskrybujcie, a teraz lecimy z kolejnym tematem. Pieniądze to krwiobieg gospodarki. Bez nich żadna nie może dobrze funkcjonować. Jest źle, gdy jest ich za mało, ale także, gdy jest ich za dużo.
Podaż pieniądza w czerwcu 2021 roku zwiększyła się tylko od maja o 4 miliardy złotych, podał NBP. W porównaniu z czerwcem zeszłego roku była o 7,4% większa. Dane te dotyczą tak zwanej podaży pieniądza M3, uznawanego za najlepszy i najszerszy wskaźnik pomiaru ilości pieniądza w gospodarce. Uwzględnia on m.in. depozyty bankowe. Dla Narodowego Banku Polskiego to główna miara ilości pieniądza w kraju. Tymczasem ze statystyk opublikowanych przez NBP wynika, że na koniec czerwca 2021 wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1876 miliardów złotych i była o 4 miliardy złotych większa niż na koniec maja. Głównie przez wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych i pozostałych instytucji finansowych. W porównaniu do czerwca zeszłego roku podaż pieniądza M3 była wyższa aż o 7,4%. NBP poinformowało ponadto, że w czerwcu bieżącego roku wartość zaliczonych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 5,7 miliardów złotych, czyli o 0,6% do 1002,9 miliardów złotych. Natomiast w sektorze pozostałych instytucji finansowych była większa o 2,6 miliardów złotych, to jest o 5,3%, wzrastając do 52,4 miliardów złotych. Z danych Banku Centralnego wynika, że stan depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych zwiększył się o 5,1 miliarda złotych, czyli o 1,3% i wynosił 381,8 miliardów złotych, a w sektorze instytucji samorządowych o 1,7 miliarda złotych, czyli 2,5% do 65,5 miliardów złotych. Podaż pieniądza w danej walucie kontroluje bank centralny. Robi to za pomocą ustalania stóp procentowych lub stopy rezerw obowiązkowych dla banków, a także dzięki operacjom otwartego rynku. No, panie premierze Morawiecki, szacuneczek, stajemy się powoli tak bogatym krajem jak największe mocarstwa posiadające ropę naftową jak Wenezuela. Takie liczby rzucane w otchłań pewnie nic wam nie mówią, co to jest ileś tam tysięcy miliardów, skoro nie ma się żadnego odniesienia. No, 1,5% w skali roku to dużo czy mało. Co to jest pieniądz M3, a co to jest pieniądz M1 i reszta? Dlatego dam wam to porównanie. M1 to pieniądz, który posiadają ludzie. Obliczany jest wzorem M1 równa się C plus D, gdzie C to jest gotówka i monety poza obiegiem bankowym, czyli fizyczna gotówka, którą ludzie mają, ludzie, a nie banki, a D to, upraszczając, pieniądze ludzi dostępne w bankach, dostępne takie na żądanie. Czyli krótko mówiąc, suma stanów kont bankowych wszystkich w Polsce. M3 to z kolei dosłownie wszystkie pieniądze, które istnieją. Wszystkie banków, wszystkie ludzi fizycznie i niefizycznie, obligacje, depozyty itp. Wzrost pieniądza M3 może się mieć nijak do inflacji. Jeżeli stan konta banku rośnie, nie oznacza to, że rośnie inflacja. Inaczej jest, gdy rośnie pieniądz M3. Jeżeli ludzie mają więcej pieniędzy i konsumpcja jest na dobrym poziomie, to rośnie inflacja. To teraz zobaczcie sobie wykresy podaży pieniądza M3 w Polsce od 2000 roku. A tu podaż pieniądza M1 w Polsce też od 2000 roku. Jak widzicie, w 2020 widać bardzo wyraźny wzrost na tych wykresach, ale co ważniejsze, pieniądz M1 zawsze jest dużo stabilniejszy, a mimo to od 2020 roku bardzo silnie i nagle wzrosła jego podaż. To pokazuje, że może i Glapiński ma rację co do inflacji, że w dużej części wynika to z czynników niezależnych od polityki NBP, ale z całą pewnością polityka NBP nie jest bez wpływu na inflację. Jeżeli podaż pieniądza M1 od początku 2020 roku rośnie z 1100 miliardów do 1500 miliardów, czyli o około 36%. To jest coś chyba, kurwa, nie tak. Ciekawostka. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że w rozmowie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel zaproponował jej pomoc w walce ze skutkami powodzi. Ogromne powodzie w zachodniej Europie, a przede wszystkim w Niemczech, to znak, że do Polski napłynie wiele używanych samochodów w atrakcyjnych cenach. To nie żart. Czy warto kupować samochód po powodzi i jak rozpoznać takie auto? Niski przebieg, niezły rocznik, a na dodatek bezwypadkowe i bardzo tanie. Takie perełki być może już niedługo zaleją polski rynek aut używanych. Problem w tym, że kupując takie auto, można albo
wystrzelić świetną okazję albo nadepnąć na minę. Zazwyczaj kupując używane auto zwracamy uwagę na przebieg, historię serwisowania i ogólny stan samochodu. Jak planujecie jednak zakup używek czterech kółek w najbliższym czasie, lepiej upewnić się, że nie jest to auto popowodziowe. Szczególnie jeśli do Polski przyjechało z zagranicy i wystawione jest w dość atrakcyjnej cenie. Ogromna fala nawałnic sprowadziła na zachodnią Europę niewidziane od wieku powodzie, a szczególnie ucierpiały m.in. Niemcy i Belgia oraz Holandia, Francja i Luksemburg. Tymczasem z pierwszego z tych krajów pochodzi zdecydowana większość używanych samochodów, które do Polski trafiają z zagranicy. Jak wynika z danych Samar, w 2020 roku do Polski przyjechało ponad 848 tysięcy zagranicznych aut, a ponad 489 tysięcy z nich dotarło nad Wisłę właśnie z Niemiec. Eksperci są pewni, że ostatnie kataklizmy w tym kraju oznaczają, że do Polski przyjedzie wiele samochodów z powodziową przeszłością. Część nieuczciwych handlarzy, którzy zniszczone samochody odkupują w Niemczech za bezcen, mocno postara się zatuszować trudną przeszłość pojazdu. Czy warto kupować samochód po powodzi i jak rozpoznać takie auto? Niestety zakup auta z powodziową przeszłością najczęściej będzie oznaczać nadepnięcie na minę. Woda dostaje się w niemal każdy zakamek auta, siejąc spustoszenie. Nawet po odpowiednim zatuszowaniu tego faktu przez handlarza, skutki powodzi mogą zacząć wychodzić na jaw po czasie. Po kilku miesiącach zaczną się przede wszystkim nagminne problemy z całą elektroniką auta. Kolejne systemy auta będą wariować, aż w końcu pojazd przestanie nadawać się do użytku. Po drugie, po czasie w aucie zacznie coraz bardziej nieprzyjemnie pachnieć, a po trzecie, korozja zacznie pochłaniać kolejne elementy samochodu w lawinowo rosnącym tempie. Możliwe są też problemy z silnikiem. Woda zajęła tereny landów Nadrenii Palatynat oraz Nadrenii Westfalii. Premierzy tych landów zapowiedzieli pomoc poszkodowanym. Niemców zalewa woda, nas zalewają zalane samochody. Równowaga w przyrodzie musi być, dlatego po raz kolejny sprawdzi się powiedzenie dobre, bo polskie, nie kupujcie od Niemców. To sami łajdacy i oszuści. Słyszeliście chyba, w jakim języku mówią Niemcy? Po niemiecku. A kto jeszcze mówi po niemiecku? Tusk! Danke schön. Danke für alles. Włączcie myślenie, łączcie kropki. Skoro Tusk mówi po niemiecku, jest łajdakiem i oszustem, a Niemcy też mówią po niemiecku, to znaczy, że też są łajdakami i oszustami. To jest naprawdę aż tak proste. Drenfy złe. Co mówi podłoga po remoncie? Jestem wykończona. A czemu wykończona? Jak czuję się niebinarnie, to dlaczego od razu określacie ją kobietą? Albo jak mężczyzną się czuję? Coś tu jest nie halo. W każdym razie tego skwara podesłał nam Zombie40, za to serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złotą podłogę. Albo złotego podłogę. Albo złoto podłogę. Wybierz sobie, co chcesz. A jeśli ty chcesz rzucać złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj na naszego TikToka Maciej Podstawka, gdzie codziennie wchodzą nowe suchary i tam w komentarzach możesz pisać swoje własne. Tymczasem zanim się pożegnam, pamiętajcie o konkursie na suby. Wbijcie jeszcze parę, mimo tego, że już jest 323 tysiące subskrypcji, no to wbijajcie dalej, a dostaniecie od nas dwa dodatkowe filmy. Jeden będzie o 15 w sobotę, drugi o 15 w niedzielę, więc bądźcie tutaj trzy razy dziennie. Nie tylko o 6.30, 18, ale i o 15 w weekendy. Tymczasem co? Trzymajcie się bardzo ciepło. No i heja. Do zobaczenia o 15.